Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Stajemy przed ołtarzem Pańskim w ostatnim dniu roku szkolnego. Pragniemy dobremu Bogu podziękować za szczęśliwie przeżyte 10 miesięcy nauki i prosić Go o błogosławieństwo na czas rozpoczynających się wakacji. Wielu z nas udało się dobrze wykorzystać czas podarowany przez Pana Boga. Dziś cieszymy się owocami solidnej pracy i wielu starań. Dziękujemy Bogu za nie oraz za cały miniony rok szkolny, za ofiarowane dary i łaski. Dziękujemy przede wszystkim za kolegów i koleżanki, za nawiązane w szkole przyjaźnie. Dziękujemy za życzliwą nam zawsze dyrekcję, za mądrych nauczycieli i wychowawców i wszystkich, którzy dbają o nasze szkoły. Kończymy nasz rok szkolny, kolejny, i chcemy kończyć ten rok szkolny dziękczynieniem. Przede wszystkim podziękować Panu Bogu. Najpierw w przededniu wakacji, które się rozpoczynają już za chwilę, podziękować, tak jak słyszeliśmy, jak mówił do nas wasz kolega, za nauczycieli, wychowawców, dyrekcję, za wszystkich, którzy pracowali w czasie tego roku szkolnego dla was, za waszych kolegów i koleżanek i prosić Boga, aby wam wszystkim pobłogosławił na ten czas wakacyjny. Gorąco was serdecznie witam zatem na tej mszy świętej, dziękczynnej, kończącej kolejny rok szkolny. Witam zespół szkół chemicznych i przemysłu spożywczego z dyrekcją. Również witam 23. Liceum Ogólnokształcące, również z dyrekcją. I zapraszam was, moi kochani, do wspólnego dziękczynienia za to wszystko, co stało się naszym udziałem w minionym roku szkolnym 2014-2015. I aby nasza modlitwa przez Boga została wysłuchana, zwróćmy żal i przeprośmy Go za nasze grzechy. Potem Bóg rzekł do Abrahama: Ty zaś, a po Tobie Twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze mną. Przymierze, które będziecie zachowywali między mną i wami, czyli Twoim przyszłym potomstwem, jest takie. Błogosławiony, kto się boi Pana. Niech Słowo Boże będzie w myślach naszych, na ustach naszych i w sercach naszych. Abyśmy o Panu Bogu mówili, abyśmy Pana Boga słuchali, abyśmy realizowali Jego nauczanie, które pozostawił nam na kartach Ewangelii Świętej. Gdy Jezus zszedł z góry, postępował za Nim wielki tłum. A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed Nim i prosił Go: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. A Jezus rzekł do niego: Uważaj, nie mów nikomu, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Oto słowo Pańskie. Drodzy młodzi przyjaciele, uczniowie, młodzieży nasza, kochani nauczyciele, wychowawcy, pracownicy administracyjni naszych szkół. Ostatni dzień kolejnego roku szkolnego, którym jest niejako pożegnanie się z młodzieżą, szczególnie z tą, która kończy swoją edukację w danej szkole, jest zawsze ważny i wyjątkowy. Tak dla uczniów, ale również i dla nauczycieli, którzy niejednokrotnie, tak jak i uczniowie, z łezką wokół będą się żegnać, dziękując sobie za miniony czas, który wspólnie przeżyli poprzez poszczególne etapy swojej edukacji. Ale również jest to czas szczególny dla wszystkich tych, którzy kończą kolejny rok, kolejną klasę i po wakacjach
z radością ufamy, będą chcieli powrócić, aby tę edukację dalej w swoich szkołach, w swoich klasach realizować i kontynuować. Dlatego taki dzień jak dzisiaj, moi drodzy, jest dniem, w którym warto przede wszystkim przypomnieć sobie podstawowe, ważne zasady w życiu człowieka. W czasie wakacji będziecie mieli okazję odkrywać wiele ciekawych miejsc, odkrywać i brać udział w wielu, być może ciekawych i ważnych wydarzeniach, spoglądać wzwyż, rozwijać swoje marzenia, kim ja to bym chciał być, czy to jako redaktor, czy to jako aktor, czy to może jako wykonawca takiego czy innego zawodu. Różnego rodzaju pojawiają się pragnienia, myśli, marzenia i to jest wszystko ważne i potrzebne. Ale pamiętajmy, moi drodzy, żeby w tym właśnie poszukiwaniu tych rzeczy wielkich nie zabrakło w naszym życiu tych rzeczy małych, zwykłych, codziennych rzeczy, od których tak naprawdę zależy nasze życie. Od rzeczy małych tworzą się rzeczy wielkie. Na kartach Pisma Świętego Paweł powie, kto w małej rzeczy jest wierny i stara się być doskonały, ten wielkiej rzeczy wierny doskonałym będzie. Dlatego tego, który w małej rzeczy był wierny, nad wieloma sprawami wielkimi postawił. Dlatego wielkość człowieka zaczyna się od rzeczy małych, zwykłych, rzeczy, które określamy po prostu tak zwykłymi, że mówimy przecież to normalne. Że mówi się dzień dobry, że mówi się do widzenia, że mówi się cześć, że mówi się przepraszam, że mówi się proszę, że mówi się dziękuję. To są proste, podstawowe słowa, które wyrażają naszą osobowość, to kim jesteśmy. Słowa, od których rodzi się wielki człowiek. Bo kto w małej rzeczy stara się być wierny, pokorny, ten może być tym wielkim człowiekiem i w przyszłości. Dlatego, drodzy moi przyjaciele, chciałbym was, kończąc ten rok szkolny razem z wami, dzisiaj mszą świętą, w dziękczyniu Panu Bogu, najpierw właśnie podziękować Panu Bogu za to, że jesteście. Podziękować Panu Bogu za to, że jesteście, że Pan powołał was do życia. Podziękować dalej Panu Bogu za waszych rodziców, którzy dali wam życie. Podziękować za waszych dziadków, którzy pomagali i pomagają w wychowaniu waszym. Podziękować waszym rówieśnikom, czy też młodszemu, czy starszemu rodzeństwu. Podziękować rodzicom chrzestnym. I podziękować właśnie to, co chcemy czynić w sposób szczególny na tej mszy świętej, moim nauczycielom. Moim nauczycielom. Bo każdy nauczyciel, który uczył cię konkretnego przedmiotu, z którym miałaś czy miałeś zajęcia, jest twoim nauczycielem. I dzisiaj chcemy właśnie wyrazić to słowo dziękuję. Słowo dziękuję, które jest takie krótkie, ale w którym zawarta jest jakże wielka głębia. Oczywiście można powiedzieć słowo dziękuję na różne sposoby. Można tak powiedzieć dziękuję, że człowiekowi się odechce w ogóle go słuchać. Ale można powiedzieć słowo dziękuję, w którym rzeczywiście mogą pojawić się łzy w oczach tego, który mówi i w oczach tego, który to podziękowanie przyjmuje. Ale moi drodzy, głębia słów prostych, zwykłych jest bardzo nam potrzebna. Szczególnie dzisiaj w perspektywie świata, który niestety próbuje nas zawłaszczyć poprzez świat medialny, świat komunikacji niewerbalnej, świat komunikacji, w którym komórka, w którym laptop, w którym komputer zaczynają wypierać nasze bezpośrednie spotkanie człowiek z człowiekiem. Zaczyna być bardziej maszyna obok nas, bliżej niż drugi człowiek. I dlatego potrzeba nam normalnej rozmowy, normalnego popatrzenia się na siebie, normalnego gestu zachowania. Dlatego ten czas, moi drodzy, który przed wami wakacyjny, nie będzie czasem, kiedy spróbujecie, i życzę wam to, odłożyć komórkę, odłożyć laptopa, pobyć. Szczególnie, jeżeli dziś pojedziecie jakoś w głusze, czy dzicze, jak to mówimy czasem, nad jezioro, nad morze, do lasu, w góry, zostawić tą elektronikę. Bez niej naprawdę, wiesz, im można żyć. Można żyć. Ale żeby rzeczywiście zobaczyć, co jest pięknego we mnie, warto to na chwilę odłożyć.
Naprawdę warto to na chwilę odłożyć, by zobaczyć, co jest we mnie ważniejszego, co jest we mnie pięknego, co jest we mnie szlachetnego, czym mogę się rzeczywiście z innymi podzielić. Bo zobaczmy, Pan Bóg stworzył nam, dał nam życie. Żyjemy, jesteśmy piękni. Każdy z nas jest piękny. I w każdym z nas jest piękny. Zobaczmy, Pan Bóg czyni rzeczy wielkie. Słyszymy dzisiaj w pierwszym czytaniu, że oto starzec, który miał 99 lat, no uśmiał się, pewno ducha Bóg'a, kiedy usłyszał, będziesz ojcem. Uśmiał się jeszcze bardziej, kiedy usłyszał, że mamą tego dziecka, które ma się urodzić, będzie jego małżonka, która ma bagatela. Tylko 90 lat. A więc bardzo młodziutka, 10 do setki tylko, byśmy powiedzieli. Więc się uśmiał wręcz. No to jest niemożliwe. I z punktu widzenia medycznego wydaje się to wręcz absurdalne. Ale Pan, słuchajcie, jest takim stwórcą, który nic i nikogo w niczym nie ogranicza. Daje mu wolność. Bo tylko wolny człowiek potrafi prawdziwie i szczerze kochać. Dlatego Bóg, zobaczmy, powołuje takiego doświadczonego człowieka i mówi, ty pójdziesz, ty poprowadzisz. Tobie zlecam to zadanie, abyś je zrealizował. Dlatego, drodzy ludzie, przyjaciele, ważne jest, abyśmy właśnie korzystając z tego, co jest bezpośrednio naszą relacją międzyludzką, naszą komunikacją, odkrywali piękno w nas. Często się słyszy, ja mam, proszę księdza, znajomych 3000 albo 4000. A ja się pytam, a z iloma osobami rozmawiałeś twarzą w twarz? No, do 10 bym doliczył. I teraz jest pytanie, czy ja mam 4000 znajomych, czy to jest tylko świat wirtualny, w którym rzeczywiście tak naprawdę nic się dobrego ze mną do końca nie będzie działo. Dlatego zachęcam was do tego bezpośredniego kontaktu, by pobyć, by pogadać ze sobą, by nie informować się, nawet jak to czasem bywa, że rozmawiamy ze sobą dzisiaj, jedni to w jednym pokoju, drudzy w drugim na koloniach i kiedyś to przynajmniej wychowawcy mieli co robić, bo musieli nas zganiać, tak, bo myśmy z jednego pokoju do drugiego, a dzisiaj to dobrze, już nie będę wychodził, ale SMS-iki cały czas pracują, i nie wchodzimy z pokoju, ale ze sobą rozmawiamy. Już bym wolał, żebyście wychodzili z tego pokoju i rozmawiali bezpośrednio i przy pomocy tego SMS-iku. Kontakt człowieka z człowiekiem uczy nas. Moi drodzy, my uczymy się siebie, jacy jesteśmy, nie dlatego tylko, że poznajemy teorię, ale w rozmowie z drugim człowiekiem, poznając drugiego człowieka, uczymy się samych siebie. Kim jesteśmy, jacy jesteśmy, na co nas stać, co jesteśmy w stanie wytrzymać, do czego rzeczywiście jesteśmy w stanie się zdecydować do działania, postępowania. Więc ta relacja jest bardzo istotna i bardzo ważna. Stąd też to słowo dziękczynienie. Umieć dziękować, aby umieć otrzymać. Nie prosić, bo mi się należy, tym bardziej żądać, ale umieć dziękować. Moi drodzy, młodzi przyjaciele, droga młodzieży, człowiek, który umie dziękować, wierzcie mi, dużo dalej jedzie, niż człowiek, który tylko mówi, mi się należy i tak dalej, idą w tym kierunku. Może czasem rzeczywiście wiele nagle osiągnąć, ale de facto to, co osiągnie, do końca naprawdę nie będzie pocieszyć. Dlatego wracam do tych podstawowych słów. Niech one będą obecne w waszych relacjach w czasie tych wakacji, rozmawiając ze wszystkimi, gdziekolwiek będziecie i wyrażając w ten sposób swoją radość życia. Bo człowiek, który jest zamknięty, jeszcze ma słuchawki na uszy i jak stoisz obok niego, to i dla ciebie jest za głośno, a co dopiero on, który ma założone te słuchawki, wyłączony jest. Nie wyłączaj się ze świata. Bądź obecny w tym świecie. Na jednym z uniwersytetów wczoraj widziałem w wiadomościach, taki zrobili żarcik sobie, że zrobili trzy drogi na schodach. Dla tych, którzy idą i czytają SMS-y, dla tych, którzy biegną i jeszcze dla jakiejś grupy. I oczywiście mówią władze, że to był taki żarcik, nie to, że to było trzy drogi zrobienia, ale co się okazało? Studenci zaczęli chodzić tak, jak rzeczywiście były napisy.
Przed ktoś szedł i czytał sobie SMS-a, przed wskazaną kruszką po tych schodach, gdzie było to napisane. Ten, który biegł środkiem, już nie pamiętam, co było jako trzeci. Zobaczmy, jak możemy dać łatwo zmanipulować. Ktoś zrobił żarcik, żeby coś zaistniało, a my się już to rzeczywiście wpasowujemy, bo przecież nie myślimy, tylko odwzorowujemy pewne czasem mechanizmy. I to jest bardzo istotne, bardzo ważne, abyśmy się nie dali rzeczywiście zmechanizować. Nie stali się robokopami albo też innymi, których możemy oglądać na ekranach kin i różnych filmów, gdzie trochę człowieka, trochę maszyny, trochę jeszcze i urządzeń i tak nie wiadomo do końca, kim czy czym jest taka, powiedzmy, osoba, taki właśnie bohater. Ważną rzeczą jest to, co wracam, relacja osobowa i czas wakacji jest dobrym czasem, by to pomnożyć, by to pomnożyć, by to rozwinąć, by w tym czasie rzeczywiście naładować swoje akumulatory radością swojego życia i radością swojego postępowania. I tego wam, moi drodzy, w sposób szczególny życzę, żebyście mieli świadomość, że u Boga wszystko jest możliwe, tak jak również w Ewangelii Świętej usłyszeliśmy słowa dialogu między trędowatym a Panem Jezusem. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: chcę, bądź oczyszczony. I został natychmiast oczyszczony z trądu. Pamiętajcie, drodzy moi przyjaciele, nie ma takiej tragedii na świecie, takiego grzechu, którego Pan nie jest w stanie nam odpuścić, jeżeli my tylko szczerze za Niego żałujemy i zwrócimy się, zobaczmy, to jest ważna rzecz, klucz tak zwany. Słowo proszę Pana, proszę Cię, oczyść mnie. Proszę Cię, chcę być oczyszczony. Zobaczmy, bez tego najprostszego słowa, klucza, słowa klucza, niewiele osiągniesz. Jeżeli powiesz: Panie Boże, masz mnie oczyścić, nie tędy droga. Daleko nie zajedziemy, nie osiągniemy tego, co jest potrzebne. Kluczem, wracam do początku, do wielkości naszej osoby, życia, relacji, również waszych później w rodzinach, małżeństwach i tak dalej, są podstawowe słowa, których nie wolno nam zapomnieć, a co ważne, które nie wolno nam wycofać z obiegu, a którymi warto się ciągle posługiwać, aby być pięknym, wspaniałym człowiekiem. Dlatego, kochani, nawiązując do tych słów trędowatego, chcę, Panie, byś mnie oczyścił, oczyść mnie, bo możesz mnie oczyścić. Możemy dzisiaj, w konwencjonale jest ksiądz Marian, gdyby ktoś chciał skorzystać również przed wakacjami, dzisiaj jeszcze sakramentu pokuty i oczyszczenia, czyli oczyszczenia, które daje Panu, serdecznie zachęcam i zapraszam. Amen. Jan jest Bóg Wszechmogący, służ mi i bądź nieskazitelny. Módlmy się za Kościół, którego modlitwa i nauczanie wspierały nas przez cały rok szkolny, aby był w świecie znakiem Bożej mądrości i miłosierdzia. Ciebie prosimy. Wysłaj nas, Panie. Szczęśliwy człowiek, który się boi Pana i chodzi Jego drogami. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, biskupów i kapłanów, aby ich posługa otwierała ludzkie serca na Boże miłosierdzie. Ciebie prosimy. Wysłaj nas, Panie. Ty zaś, a po Tobie Twoje potomstwo, przez wszystkie pokolenia zachowujcie przymierze ze mną. Módlmy się za grono pedagogiczne 23 LO imienia nauczycieli tajnego nauczania oraz zespołu szkół chemicznych i przemysłu spożywczego imienia generała Franciszka Kleberga, aby w trudzie, jaki nauczyciele wkładają w wychowanie młodzieży, odnaleźli nadane im powołanie. Ciebie prosimy. Wysłaj nas, Panie. Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich. Módlmy się za rodziców i członków naszych rodzin, którzy są naszymi pierwszymi nauczycielami, aby dobry Bóg obdarzył ich mądrością i wytrwałością na codzienny trud naszego wychowania. Ciebie prosimy. Wysłaj nas, Panie. Niech się z Syjonu Pan pobłogosławi i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem. Módlmy się za zmarłych nauczycieli, uczniów i pracowników z naszych szkół.
aby po trudach ziemskiej wędrówki mogli zakosztować życia wiecznego. Ciebie prosimy. Wysłaj nam Panie. Tak będzie błogosławiony człowiek, który się boi Pana. Módlmy się za młodzież uczęszczającą do naszych szkół, aby wspierana mocą Ducha Świętego odnalazła swoje powołanie i wiernie w nim trwała. Ciebie prosimy. Wysłaj nam Panie. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Módlmy się za nas tu obecnych, aby dzisiejsza msza święta była początkiem wakacji opartych na pogłębionych spotkaniach z Bogiem w niedzielnej Eucharystii oraz osobistej modlitwie. Pozwól Panie skorzystać bezpiecznie i owocnie z letniego odpoczynku. Ciebie prosimy. Wysłaj nas, Panie. W ofierze wdzięczności za otrzymane dary składamy Ci, Panie Jezu, nasze życie. I swoją pomocą każdy nasz dzień będzie hymnem wdzięczności ku Twojej chwale, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Eucharystia jest źródłem mocy naszego życia. Przychodzimy do Twego ołtarza, ofiarując Ci nas samych oraz to wszystko, co dla nas przygotowałeś. Kwiaty, które przypominają nam o wdzięczności. Przyjmij od nas, Panie Jezu, te kwiaty, przez które chcemy podziękować za cały rok szkolny, za wszystkie łaski i dary, którymi nas obdarowałeś. Zegar, który nam przypomina, że każdy dzień i każda minuta jest darem Boga. 66 dni odpoczynku, 1584 godziny do zagospodarowania, 5040 minut do wypełnienia. Prosimy Cię, Panie Jezu, o dobre i radosne spędzenie czasu naszych wakacji. Obraz Anioła Stróża. Dziękujemy za opiekę, pomoc i ochronę od wszelkiego zła w czasie minionego roku szkolnego. Książkę. Dziękujemy za szansę poszerzenia w minionym roku szkolnym wiedzy o Twoim pięknym świecie. Wino. Przemieniony w krew Chrystusa łączy z sobą, oczyszcza i przemienia to, co trudne. Zapraszamy Cię, Panie, w nasz czas, nasze teraz i naszą przyszłość. Otwieraj nasze serca na nadzieję płynącą z wysoka. Chleb, przyjmij Boże w tym darze trud zdobywania wiedzy i pracy nad sobą. Niech Twoja łaska uświęca nasze czyny, nadaje im sens i godność. Panie Jezu Chryste, Ty ze swojego Ducha Świętego, aby obdarzyć Kościół jednością i pokojem, prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
szkół chemicznych i przemysłu pożywczego. Dziękujemy świętym proboszczowi za niestrudzoną pracę w przekazywaniu praw wiary, za czas rekolekcji, za czas zastanowienia się nad naszą wiarą, za świadectwo kapłańskiej posługi, za okazane serce, za wszelkie dobro, za uśmiech. Polecamy księdza proboszcza, opiece Matki Najświętszej oraz patrona parafii, błogosławionego biskupa Władysława Drala i życzymy, aby księdza kapłaństwo dalej przynosiło błogosławione owoce dla wielu, a ze swej strony zapewniamy na modlitwie szczęść Boże. Dziękujemy serdecznie Panu Bogu za ten dzisiejszy piękny dzień. Może usiądźmy jeszcze chwilę. I za ten cały rok szkolny, również piękny, który upłynął nam, można powiedzieć, błyskawicznie. Ale jeżeli zaczniemy sobie przypominać wszystkie te wydarzenia, które się działy, to okaże się, że było ich bardzo wiele. I w życiu każdego z nas osobistym, i w życiu parafii, i w życiu naszych szkół. Patrzymy na tą świątynię budującą się, będącą symbolem radości i nadziei i pamiętamy, że braliśmy udział w pięknej uroczystości murowania kamienia węgielnego i to było w tym roku szkolnym. Pamiętamy wspaniałe rekolekcje nietypowe, to też było w tym roku szkolnym. I wiele innych dni, i smutnych, i wesołych, ale w każdym z tych dni Pan Bóg był z nami i za to dziękujemy. Dziękujemy również ludziom. Jeszcze raz księdzu naszemu proboszczowi, wspaniałemu Mariuszowi, na koniecznemu księdzu kanonikowi, którego śmiało możemy nazwać przyjacielem naszym.